Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Wracamy do gry Noita. I ostatnio mieliśmy taki bardzo, ale to bardzo przyjemny ranik, gdzie zrobiliśmy w sumie różdżkę, która naprawdę daje radę. Ona daje radę, nawala jak głupia, mamy dosyć sporo kasy, no nie tak mało zdrowia, o dziwo. O, tu tam się złoto samo pojawia. Oczywiście nie będę odmawiał tego złota. Tylko jest teraz problem taki, iż... Co to ma? To jest to. To już nie ma problemu. Tam jest snajper. I nie ma snajpera. Ostatnio ktoś nas panie załatwił. Ostatnio ktoś nas panie załatwił. Ach, myślałem, że mi to wejdzie. No gdzie, chłopie? Co ty tu próbujesz zrobić? Idziemy cały czas na lewą stronę, ale... Kurde, tam coś jest. Ja myślę, że jest to coś niebezpiecznego. Nie znam tego. Trochę się tego boję. Ach, chyba jednak niepotrzebnie. Nie wiem, jak by się to potoczyło, gdyby on mnie widział, ale... Ale... Idziemy nadal na lewą stronę, chociaż... Kurczę, wiecie co, korci mnie troszeczkę, żeby w dół sobie zejść. Nie no, snajperzy też już nie mają szans. Kurde, jak my to tak szybko rozwalamy, to jest naprawdę luz. Tu rakietki były. Nie to żeby coś, ale jednak ja się też nie mogę czuć zbyt pewnie, bo mi to zaraz wyjdzie źle. Zaraz mi to wyjdzie źle, jak się czuję pewnie, to... O kurde, grę zminimalizowałem. Zacząłem w takie gry grać w okienku, ponieważ mniej haczą. Tak samo Dying Light. Nie wiem czemu, ale zauważyłem, że Dying Light naprawdę nie haczy, jak jest w okienku. Dobra, to jest ta różdżka z wybuchem, rozumiem, tak? Dobra. Ej, a co to nie wleciało? No i dobra, dokopaliśmy się. Co tu jest? Tasowanie nie, 0,53. No kurde, naprawdę, dlaczego to 63 musi być takie duże? Słaby podmuch powietrza, który z łatwością popycha obiekty. Zobaczmy, jak to strzela. Puf. Puf, puf. Nie chcę tego. Nie chcę tego. Ta nasza pierwsza jest znacznie lepsza. O kurde, tam jest naprawdę ten samonaprowadzający dziad. O! Nie mogę umrzeć. Not today, powiedziałem. Coś się zablokowało? Nie. Zdechł! Aha, daj potato. Potato. Daj potato. Daj potato. Tak, wiem, tak się nie mówi. Nie musicie mi poprawiać. Ja sobie robię. Co to jest? Klej? Skąd klej w jaskini? O, jeszcze golda trochę? Dobra. Majne. Oj, kolejna różdżka. Opłacało się iść na lewą stronę. 20-38, niestety tasowanie, ładowanie many 101, pojemność 8. No to jest 13 ładowania. Kurde, żeby to jeszcze było, miało więcej many, to by było fajne. No, czy nam jest potrzebne? Ślady ognia, ogniste pociski? No nie, jest potrzebne. Nie oszukujmy się, nie jest nam to potrzebne do szczęścia. Czy tak tutaj chodzę, sprawdzam, że być może będzie jakiś max HP większy. Ale chyba się raczej nie doczekamy tego. To kurde, właśnie, bo ja sobie stwierdziłem w poprzednim odcinku, że może bym poszedł do innego biomu. Kim ty jesteś, dziadu?
WZ-ką pokrzywy, cyk, cyk, jak w 39. O, jeszcze żyjesz? Już nie, aha. Dobra, tu jest koniec mapy, rozumiem, tak? Czy ja chcę tu wejść? Jezu, Alben sobie w brodę pluł, jak teraz przegramy. Patrz. Ogień. Wow. Jezu, ja to nagrywam na pewno? Na pewno nagrywam. Uf, uf. Dobra, spalcie się. Kurde, nie! Nie bądź pazerny. Shiro, nie bądź pazerny, uspokój się. To była tylko grudka złota, masz 1664 złota. Po co ci to? Spokój się. Ugaś to. Ten trup dopala. Trochę CO2. No na pewno dobrze to na klimat nie wpłynie, ale trudno. Tu się lodowce roztapiają. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, bo nie mamy nic, czym byśmy mogli w sumie kopać, dlatego nie chcę na razie ryzykować. Powiedział to, z czego znalazł świder pewnie, prawda? Pocisk kopiący. Ej, ale dobra. Ropa. Wywołanie jaja. Formacja za plecami. Piła łańcuchowa. Bąbelkowe odbicie. Pocisk kopiący. Krąg przemieszczenia, dodatkowa mana, o to na pewno kupimy. Rzucanie teleportacyjne i wybuchowe pudełka. Kupimy ten pocisk kopiący. Bo albo mi się wydaje, albo... No właśnie, tylko to nie kopię. Tylko to nie kopię. Bo to jest czas ładowania minus 17. Czyli teoretycznie mamy wszystko na zero. Teoretycznie mamy wszystko na zero. Tylko tak. Jakbyśmy zmienili to... No nie, to już fajnie nie wygląda. Czemu to się tak czasem zacina? Czemu to się tak czasem zacina? Pytanie, czy to kopie wszędzie? Bo jeżeli to sobie odepchniemy... To co? To tylko tak wygląda, aha. Ale kopać to nie chcę zbytnio. No mniejsza, dobra. Kupujemy na pewno dodatkową manę. Kurde. Krąg przemieszczenia, to mnie w sumie interesuje. Tylko... No to ma 15 pocisków, to nie jest dużo. Dobra, piłą łańcuchową na pewno jeszcze kupiłem, tylko nie mam już miejsca pewnie, prawda? No właśnie, nie mam miejsca. Sfera energii, kolejna sfera energii, to jest mana jeszcze. Mana dodaje opóźnienie, czyli to będzie naprawdę teraz żałośnie wyglądać. No właśnie. Co daje piła? Czas ładowania minus 17, kolejne. Uhoho. Ale jakby dać to... No, to też żałośnie wygląda. Minus 8. Minus 0,2. Tu minus 0,8. No też bez rewelacji. No dobra, ale to nie zmienia faktu, że dzięki temu tak mamy fajne strzelanie. Jakbyśmy zmienili jeszcze to, to było jeszcze fajniejsze strzelanie. Tylko jak z DPS-ami to wygląda? No też fajnie. Wywaliliśmy ten posąg. Tu jest tylko kopanie? Nie, nie ma kopania.
Dodaję ta piła. Dobre narzędzie do krojenia mięsa. Ma też jakieś magiczne właściwości. O, obrażenia cięte 13. Pocisk. No dobra, zostawmy to tutaj jak jest. Tylko tak. Myślę, że już bym tak poszedł, jak jestem teraz. HP i tym podobne. No ten teleport, nie wiem co to jest zbytnio, więc nie chcę tego brać. I co my tu mamy? Skoncentrowane zakręcie. Twoje zakręcie mają mniejszy rozrzut, większe obrażenia, ale i większe opóźnienie rzucania. Słabizna, powiem szczerze. Twoje zakręcie odpychają wrogów z większą siłą, też słabizna. Zyskujesz nowe moce telekinetyczne. Kopnięcie telekinetyczne. To jest też, no dupa. Robujemy to. Jeśli trzymasz śmiertelny cios, mając więcej niż jeden PZ, przeżyjesz, a twoje PZ spadną do jednego punktu. To jest fajne. Wszystko widzące oko, to jest chyba jeszcze lepsze. Zabicie na manę. Mam dylemat. Ale biorę to. Biorę to i widzimy wszystko. Dosłownie wszystko. No i co, tu nas jeszcze nie było. Tu nas jeszcze nie było. Wkroczono do bazy Hissi, tak? Hissi. Wkroczono. Boże, jestem dzisiaj jakiś niedowalony. To jest leczący? Tak, to jest leczący, tylko on nie chce leczyć. Ej, tak zginiesz. Dobra, mamy DPS-a fajnego. Mamy DPS-a fajnego. Mana nam w ogóle nie spada. Sorry, ale musiałem się na to rzucić. Ja inaczej nie potrafię. Co to jest? Niestabilne teleportacjum. U przeciwników to tu jest sporo, nie powiem, że nie. No i to kopie, rzeczywiście. Nowe przeciwniki. Dajcie mi godnego przeciwnika. Sikusikusik. Dobra, ale żyjemy. Nic tam w sumie nie jest. Nic tam w sumie nie jest. Tylko tak, to chyba nie chcę zbytnio kopać. Tak już jak kopię, to tak średnio bym powiedział. Dobra, więcej HP. Znacznie więcej HP. Czy coś jeszcze rusza? A nim się waszta. Nie no, serio, to nam tak pięknie powychodziło. My nic już w sumie nie potrzebujemy. Musimy blisko podejść, aha. Kapię. Dobra, kolejna różdżka. 010-033. Podwanie many sporej, to zajebiste. Bez tasowania. Ej, dobra, to jest fajne. Ja to biorę, będę robił z tego inną różdżkę. No powiedzcie mi, że to nie jest piękne. Dobra, nie ryzykuję dla kasy. Nie ryzykuję dla kasy. O kurde, dobra, to ma jakieś naprawdę lepsze DPS-y. Czemu ty nie dostajesz? No i tyle by to wyszło z ciebie. Tam jest snajper. Trzeba uważać. Tam jest snajper. Ale pizdło. Ej, naprawdę nam to o dziwo jakoś nawet w miarę. O nie! Nie. Dobra, żyję. Ale straciłem sporo HP. Trochę HP-ków straciłem, nie powiem. O, aż mi zwolnił chyba procek delikatnie. Tyle tego było. Ale teraz się możemy przebijać, jak chcemy nawet. Piękne, to jest kurczę piękne.
To jest kurczę piękne. To jest serio piękne. I tu robimy co chcemy. Co nie wejdzie, zostanie wpierdziel. To nie wejdzie, zostanie wpierdziel. Kurczę. Serio, tak nam to pięknie by wychodziło. Aż jestem zdziwiony. 140 HP, czyli jeszcze żyjemy, tam zaraz to pierdyknie na dole. Więc też trzeba uważać na to. Tu nie przebijemy chyba, prawda? No niestety nie. Dobra, padł. Czemu to nie wybucha? No właśnie. Zawsze bezpieczniej, słuchajcie. Zawsze bezpieczniej. Au. Ty chyba sam nie wiesz, co żeś zrobił. Dobra, idziemy po kolejną różdżkę. Nie. Ulecz się, ulecz się. Ugaś się. Dobra, co tu jest? 0,12, 1,27. Maksymalna mana spora, ładowanie spore. Pocisk kopiący. O kurde, ale to jest świetne. Ej, dobra, ja sobie z tego zrobię piękną różdżkę. Ale to ja zabieram. Nie wiem jak to zrobiłem, nie wiem co ja zrobiłem i nie wiem po co zrobiłem, ale wyszło w sumie spoko. Co tu się dzieje? Co to jest? Wow. Ej, co to za dziwna magia? Ej, nie wiem co to jest. Czemu to się przyciąga? A to co to jest? Łuk elektryczny, tworzy łuki błyskawic pomiędzy pociskami. Wymaga dwóch zakręć pociskowych. Kurde, to też jest fajne. Ale nie mam za co tego wrzucić. No tego to ja nie wrzucę, to jest mana dodatkowa. Kurde, szkoda, naprawdę szkoda. Naprawdę wielka szkoda. Dobra, wiecie co? Moglibyśmy spróbować teraz iść na prawą stronę i delikatnie spróbować się wydostać stąd. Bo nie chcę iść jeszcze bardziej na dół. Z tego powodu, iż myślę, że możemy teraz fajnie podkrywać sekrety z takim arsenałem. Może nawet spróbować się z bossem. Wiem, jestem bardzo wielkim optymistą, no ale czasem trzeba być. Oh fuck! Dobra, to już chyba się skończył mój optymizm. To się chyba właśnie skończył mój optymizm. Gorsze jest to, że nie mamy nic do latania. To jest chyba właśnie najgorsze. O fuck. 50 HP. Nie jest dobrze. 33 HP. Nie jest dobrze. Dobra, chyba jednak pójdziemy na dół. Wygraliście. Idziemy na dół. Idziemy na dół. Nie będę ryzykował. To jest za dobre podejście, żeby teraz je spieprzyć w taki głupi sposób. To jest za dobre podejście, żeby je spieprzyć w taki głupi sposób. O, może krwi. Też spoko luz. Więc idziemy na dół. Plany miały być inne, a wyjdą jeszcze inne. No ale to nas chyba nie... Kurde.
Nie odpuszczę sobie. Ty się nie palisz? Serio, ty się nie palisz? No weź się spal. No właśnie. Nie dało się tak od razu. Czym ty jesteś? Śmiercionośny krzyż energii, który po krótkim czasie wybucha. Takie mech. Takie mech, ale mamy tu już koniec mapy, kochani. Myślę, że nam się udało. Lumoxium. Tam jest snajper. Dobra, idziemy dalej. Niech wam będzie, idziemy dalej. Kopę sobie zrespimy. I co tutaj mamy? Kobiące oko, ale to już nam nie jest potrzebne. Mgiełka spirytusu. Świecąca lanca. Mroczny, mocny strzał. To może być fajne. Zaraz sobie zobaczymy. Magiczna strzała. Przyspieszenie to też kupimy na pewno. I to też kupimy. To wiertło ma chyba fajne przyspieszenie. Jeszcze zobaczmy, jakie są perki, żeby sobie w razie czego dostali te 400 golda. No boje zemsty. Gdy trafi cię pocisk, opowiadasz ogień i zyskujesz 20% odporności na pociski i wybuchy. Materializacja bomb. Zakręcie bombowe można umieścić w polach na przedmioty i używać ich jak przedmiotów do rzucania. Więcej krwi, krew, krew, krew. No to będziemy rolować, więc już niestety nie bierzemy tej lancy, trudno. Niestety jej nie weźmiemy. Ja z tego chciałem coś fajnego zrobić, prawda? Zakręcie nożu 6, o kurde. No ale... No w sumie nie jest źle. No dobra, ale na razie z tym pokombinujemy trochę. I tak, co ja chciałem z tym na pewno zrobić? Kosztem jego prędkości, ale to nam w sumie nic nie daje. Znaczy, w sumie nas nie boli. Co rozgniewało Bogu? Przepraszam bardzo, ej! Co ja takiego zrobiłem? No to mamy bossa, świetnie. Zobaczymy, czy on tu nie wejdzie. Chyba na szczęście nie. Może i wejdzie. Nie, może go pokonamy? Pokonaliśmy dziada! O kurde! Daliśmy radę! Rozwaliliśmy bossa! O fuck! Ale to jest świetne! I nawet nie straciliśmy HP-ka, ani jednego. Ja pierdzielę. O matko. O matko. Ej, czy starczy nam teraz 400? Powinno nam starczyć z tego, co liczę. Chociaż, czekajcie, 400. 520, dobra, starczy. Możemy jeszcze to kupić. I teraz kombinujemy. Ale dlaczego ten boss się zrespił? Okej. To możemy powyrzucać, bo to jest nam niepotrzebne w żaden sposób. Czym jesteś ty? Powoduje, że pocisk na krótko po rzuceniu leci prosto w górę. To jest gówno. Multirzut. Ej, to może być ciekawe. Więc tak. To pójdzie w ten sposób. To pójdzie w ten sposób. Manę na razie sobie dodamy tu. 58-17. O, coś tu jest nie tak. Coś tu jest nie tak w takim razie. Na pierwszym rzucie... A, wiem dlaczego. To musi iść jako pierwsze. To wszystko musi iść jako pierwsze. Może nie?
No nie, ewidentnie coś tu się pochrzaniło. No to już ten mocny pocisk powinien wejść. O kurde. No teraz to ma DPS-y mocne. Tylko dlaczego jeszcze jest takie wolne? Mana w ogóle nie schodzi. Kurde, ale to teraz ładnie wygląda, tylko jak jeszcze ogarnąć to? To jeszcze wolniej. Coś tu porąbałem. O! Dobra, coś się naprawiło. To jest spoko teraz, jak najbardziej, to jest spoko. Jak to się stało, nie mam pojęcia. No widzicie, tylko jedna przemiana i już z automatu jest inaczej. To daje taki odrzut. To daje taki odrzut, kurczę. Nie no, ale teraz mamy naprawdę taką syrywę, że nawet nie potrzebujemy jetpacka. Po co komu jetpack? Po co komu jetpack? Ale to nawala teraz. Ale to teraz nawala. Dobra, resetujemy. Odporność na toksyny. Śluz... kolonia grzybów. Śluz w twoim spontanicznie... Nie, śluz w twoim pobliżu spontanicznie zmienia się w stworzenia grzybne. Boże, czemu ty nie musisz czytać? Gazy w twoim pobliżu automatycznie się zapalają, to jest słabe. O. Dobra, nie poniesiesz żadnych obrażeń od toksycznego szlamu, ani innych toksycznych substancji. No to musimy wziąć to niestety. I niech tak będzie. A my lecimy. Kurde, ale to DPS-y ma piękne. Czy my to możemy rozwalać? Czy my tego nie możemy rozwalać? Możemy rozwalać bez problemu. Czyli teoretycznie możemy sami się... A nie, nie przejdziemy do góry. Kurde, tam są poblokowane. Podziemna dżungla. Unoszą ci się włosy na karku. Dlaczego? No dobra, tylko wszystko ładnie, ale jest problem. Straciłem możliwość kopania. Ale za to mamy taką inną możliwość piękną. Kurde, ale nam się ładnie to skombowało. No i dojdźcie teraz do mnie, cwaniaczki. Nie ma nawet opcji. Nie ma nawet takiej opcji, żeby one tu weszły. Tak piękne kombo teraz. Ale gdzieś już HP straciłem. Kiedyś pamiętam, była jakieś, znaczy kiedyś była taka gra i to chyba był Soldat, z tego co pamiętam, że właśnie można było na miniganie tak latać. Można było na miniganie tak latać. O ile dobrze pamiętam oczywiście. Kurde, no to jest piękne. Naprawdę moglibyśmy iść na bossa. Tylko nie mógłbym stracić HP za bardzo. Nie mógłbym stracić HP-ków zbytnio. A one nie żyją już. Nie no, kasa też ładnie leci. Serio, aż mi komp zwalnia. Aż mi komp zwalnia. Tyle pocisków, że o matko. Dostaniemy się tam, czy my się nie dostaniemy? O, udało się. Leć i nie wracaj. Są czarne dziury?
I to są czarne dziury, kochani. To są czarne dziury. Tylko tak, jest obrót w kierunku wrogów. Powoduje, że będzie skręca w kierunku twoich wrogów. Ej, to można było jeszcze dodać gdzieś tutaj. Dobra, zmieniamy tą wróżczkę. W sumie ta jest jeszcze bardziej bezużyteczna. W sumie ta jest jeszcze bardziej bezużyteczna. No serio, my już nic nie potrzebujemy innego. To jest śliczne. O ile jakoś głupio nie umrzemy. Już tyle golda mamy, że o matko. No jednak trochę kopać potrafimy. A, Flumoxium dostaliśmy, dobra. Już się trochę bałem. Kurde, kolejne DPS-y. Zapewne pociskowi 15% szans na trafienie krytyczne, też jest piękne. Ale kochani, my już się musimy żegnać. Minus 0,8. Dobra, kochani, żegnamy się tutaj. Ja nagrywam sobie od razu kolejny odcineczek, to będę miał od razu znajty już na jakiś czas bastę. Tak więc pamiętajcie o komentarzach, subskrypcjach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, no i w następnym odcinku robimy jazdę na górę, tak mi się przynajmniej wydaje. Mamy w sumie czarne dziury, więc myślę, że jakoś tam podejdziemy. Dobra, trzymajcie się. Hej, hej!